Niestety po raz kolejny wraca problem znikających subskrypcji, także zobaczcie, czy na pewno subskrybujecie ten kanał, jak jesteście stałymi widzami. Jak nie, to zapraszam do subowania, zapraszam do zostawienia dzwoneczka i komentarza, że po prostu zrobiliście. A ja w ramach podziękowań zostawię wam serduszko przy komentarzu. Dziękuję. Cześć, siema wszystkim, ja jestem Defy i dzisiaj, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale ze Wzmocnij Swój Klub. Tym razem mamy kolejny pojedynek z członkiem ekipy, jest tutaj Vibe, siemanko. Witam, witam, cześć, 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 cześć. No i sytuacja jest taka, że gramy po raz kolejny pojedynek Manchester United versus FC Barcelona. Ostatnio jak grałem taki pojedynek, to niestety tak, przegrałem. To był? Disc Blaster był i przegrałem. O. Także kolejny pojedynek właśnie w takim zestawieniu i tutaj mam nadzieję, że uda mi się zrewanżować. I przechodzimy do transferu, bo tutaj naprawdę może być bardzo ciekawe, jak całkowicie inna koncepcja jak Disc Blaster, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku Vibe. Dokładnie, więc ja postanowiłem, że trochę się zabawimy, trochę wyciągniemy hajsu i polecimy bardziej tak jakby no pod FIFA. Więc sprzedałem Busquetsa, który normalnie jest podporą tutaj pomocy Barcelony i tak naprawdę gdyby nie on czasami to wszystko by się rozsypało, więc Busquets wylatuje. Ale tak, no wzmocniłem naprawdę ten skład, myślę, że kilku kibiców Barcelony kilka wstecz nie pogardziłoby takimi transferami, bo po pierwsze mamy Sokratisa, to jest według mnie realna opcja, ale no Barcelona to Barcelona i Sokratis ląduje sobie na obronie. Mamy Sokratisa razem z Piquetem, wygląda naprawdę dobrze, chociaż Umtiti'ego zostawię na ławce, bo naprawdę jest to i tak dobry obrońca. Wiadomo, Iniesta ma swoje lata i tak samo w FIFA nie gra już najlepiej. Na jego miejsce wpada oczywiście Coutinho. Zaraz się wszyscy zlecą, powiedzą, no jak to Iniesta, przecież dobry taki zawodnik. On powoli naprawdę lata robią swoje, dlatego Coutinho by się taki przydał. Mamy Coutinho. Na SPD, że tak powiem na SPD, wlatuje Cyprien i mamy Gündogana. Zamknąłem się w budżecie, bo ci zawodnicy kosztowali coś około 110-120 milionów w sumie. No i tak to wygląda po zmianach, aczkolwiek nie są to jedyne zmiany, ponieważ u mnie na prawej obronie nie będzie grał Roberto, tylko będzie grał tam Aleix Vidal, który no niestety został zmieciony z tej pozycji przez niefajną kontuzję. No oczywiście Turana jeszcze sobie tutaj za Gomesza wrzucę na ławkę, no i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Okej, więc teraz pora na mój skład. To wszystko wygląda tak, że poszliśmy w formację 4-3-3 wariant, to jest chyba zwykły, 4-3-2-1 przepraszam, z dwoma albo nawet trzema napastnikami w tym momencie i stwierdziłem, że przetestuję koncepcję Jacoba. Jako, że po prostu jego skład wyglądał bardzo ciekawie, jeśli nie widzieliście tego meczu, to wbijcie koniecznie, bo ten skład możecie poznać już teraz, ale wynik poprzedniego spotkania koniecznie wbijcie, sprawdźcie, bo moim zdaniem ten mecz to był chyba najlepszy odcinek, po prostu wzmocnić swój klub. Tym razem to wygląda tak, że wzmacniamy nasze lewe skrzydło Alexisem Sanchezem, on wbija do nas na lewego napastnika, lewego skrzydłowego, jak to woli. Na pot jest oczywiście Lukaku, który już jest jakby w United, więc możemy go użyć. I zawodnikiem na środek pomocy będzie Radja Nainggolan, który skakuje na zaraz w miejsce Blinda. Mamy także, cofniemy go troszkę do tyłu, Pogba oraz Herrera to będą tacy zawodnicy, którzy będą grali wyżej. Nainggolan będzie zainteresowany głównie tyłami, obrona jest taka jak widzicie oczywiście. No i ten skład zainteresowany tyłami. No w moim przypadku będzie grał jako taki typowy back-to-back, znaczy box-to-box, przepraszam. Będzie latał tam i z powrotem, biegł, strzelał. Grałeś z Jacobem Manchesterem na siebie? On i ty? Tak, graliśmy United przeciwko United. No i w sumie łącznie te dwa wzmocnienia kosztowały jakieś 105 milionów i jako, że po prostu do wydania miałem 100, sprzedałem Fellainiego, bo oczywiście mogę wydać z niego 50% kwoty. Kosztował on 10, sprzedałem go za 5 i wydaliśmy 100% naszej kwoty. Sanchez oraz Nainggolan w naszym składzie. Możemy ruszać i mam nadzieję, że ta jedenastka no pozwoli mi tutaj zrewanżować się w meczu. Manchester przeciwko Barcelonie. Dobra, zobaczymy jak ten Coutinho, Cyprien i Gündogan się spiszą. Alexis Sanchez przejął siódemeczkę, no pięknie. Kurde, tak? Gdyby taki transfer od razu, stary, z randomu dało mu siódemkę. Siódemkę dostał, skubany. No to kurde, powiem ci, że to jest chyba jakieś przeznaczenie, Alexis. Wiesz co? Prędzej bym go widział w Manchester City niż w United, szczerze powiedziawszy. Czemu? No bo... myślę, że to City by go ściągnęło prędzej niż United. United już zrobiła taki hijack z Van Persie przecież. No wiem, tutaj, no. Tutaj może być coś na rzeczy, ale dobra, jak coś, ja bym życzył sobie Alexisa. Zobaczymy, co będzie z tym jakby, nie? Zobaczymy, czy... Wow, jak się obróci. No chyba nie w tą stronę. Ha, tu patrz, nie wyszło. Nie, to nie to miało być w ogóle. Radja czwórka. Zobaczymy strzał ze dystansu, uderzenie. Jajajaj, prościutko w środek. Proszę cię. Na kogo takie strzały? 8-4 Ter Stegen, w przyszłej FIFA 8-5, jak nic. Chciałbyś Sokratisa w Barcelonie? Bardzo. Stary, on tak solidnie gra, że to jest masakra. No. Najlepszy z jego inform, stary, kosztuje 40 tysięcy, to jest największa bestia w tej grze. Tak, 40 tysięcy jest taki dowolona karta maksimum, nie? O, Alexis. Przeciwko byłemu klubowi. O, coś tu sobie przyjęło. Aż chyba grał przeciwko Barcelonie, nie? No grał. Jak mu tam poszło? No, Barcelona wygrała z Arsenalem. No to standardowo, ale jaki wynik? Nie wiem, nie pamiętam. Oczywiście baty, tak jak od Bayernu, nie?
Aha, no typowy Arsenal. Dlatego teraz coś nowego, Liga Europy. Liga Europy, coś nowego, stary, wiesz, jakieś nowe wyzwania, nie? No. Kopną mu w dupę, zajebiście. Ale to wiesz dlaczego? Przez to, że Liga Europy jest czwartki, a czwartek jest czwartym dniem tygodnia. To dlatego właśnie Arsenal zdecydował się na Ligę Europy. Ja pierdzielę, co za teoria spiskowa dewa. Ja coś czytałem, że oni chyba mieli tego ściągnąć, nie? Czekaj. Serii? Kogo? Bardzo możliwe, no ale oczywiście Barcelona. A Serii jest też chyba z Nicei, nie? Tak, no. Wow. No. Ale strzał. Ooo! W końcu się udało. Suarezinho, 1-0. Ale cię ugryzłem. Kurde, no. Teraz to, żeś ukąsiłem cię. No. Solidny kęs, stary. U niej widoczny jest Coutinho. Ale może teraz zostać widoczny. Nie! Coutinho! Stary, coś nie mogę, kurde, z tą Barceloną to mi kompletnie nie idzie, nie? Zobacz, co on tam robi. Fikołki jakieś, no, nice. Ale dobra, z Jacobem też wygrywałem, też przegrywałem 2-0. Tutaj jeszcze może jakiś comeback. Stary, no popatrz, jakie padanko. Dwa transfery, transfer jeden do transferu numer 2 i pyk. A, ładny. Nie. Nie. Uuuu, ale tu cię porobiłem. Ale teraz, tu jest, stary. Jakie tu są baty, ja? Naprawdę, aż mi przykro, nie? Aż sobie naleję picia. 3-0. Ja nie mam pytań, w pierwszej połowie 3-0 przegrywać? To chyba znowu trzeba zmienić formację jej. Dobra, genialna zmiana przed całą przerwą. Wygląda tak, że oddałeś 5 strzałów, 6, 3 bramki, oddałem 2 strzały, szczególnie strzelają nie jednej bramki. Zniszczony, zniszczony. W tym meczu. No. A właśnie no dobra, się piosenka Bitch Don't Kill My Vibe. To może być gol. Aj, brakuje, ładnie. 3-1. Jak w finale, mówię ci. Dobra, jest 3-1. Panowie. O nie, teraz jest... O nie, to może być bramka. Lukaku 3-2! Dobra, to jest czas na to, żeby zrobić zmiany. No, to racja. To jest czas na to, żeby tutaj zrobić jakieś podmianki zawodników na ofensywnych. Jaka padaka tu się... O, Marciala wpuściłeś? O Jezu! O! Ale... Co to? Jakie... Jak zgubił piłkę. Dobra. Ojo, Lukaku, ojo, lewa noga! Ojej, Sanchez, ojej. Nie! No. Ajajaj! I ukąsił po raz drugi. Kurde, no tutaj za ofensywnie zaczęła grać ewidentnie w tym meczu, bo moja defensywa po prostu no przestała troszkę istnieć. No dobra, szkoda. Ale fajna akcja, to trzeba przyznać. I znowu tak, i to jest taka kopia praktycznie. Nie wiem, czy zauważyłeś. No, podobnie. Gra na główki, Suarez gra na główki. Ah! Nie masz komu podać! Panie sędzio, żółta kartka jak nic tutaj, Sokratis, no i... Dawaj, strzelaj to. Za lekko chyba trochę. Dazło 300. Dobra, no niestety, po raz kolejny Barcelona okazała się lepsza od Manchesteru. Drugi pojedynek z Barceloną, nie wiem, kto jeszcze z kibicem Barcelony, stary, bo nie ma już na kim chyba się rewanżować za bardzo. No, jak od nas chyba nic. Już. Jak macie jakieś pomysły na to, kto jest kibicem Barcelony i nagrywa filmiki na YouTube, dodajcie info, bo muszę się zniszczony. No tutaj wiesz, posiadanie piłki zawsze było na korzyść Barcelony, 6 strzałów, 6 celnych, 8 strzałów, 8 celnych, także jeśli chodzi o same celne, to nie było to aż tak, wiesz. No widzisz, ja na przykład przeważałem jeszcze w żółtych kartkach, przeważałem w rzutach rożnych, to są... Szkoda, że przeważałeś w czerwonych kartkach. Tylko wyszło akurat na remis. Dobra, moi drodzy, jak coś zapraszam was na kanał VIP, link jest podany w opisie. Dokładnie. Dziękuję wam za oglądanie i co 5000 polubień, lecimy z kolejnym materiałem, wzmocnij swój klub. Jak macie pomysły co do tego, kogo moglibyśmy zaprosić do kolejnego materiału, dajcie info także na dole. No i tyle. Dziękuję, miłego dnia, pa, cześć, yo. Cześć.